Za mną znajduje się miejsce zabaw i rekreacji dla dzieci i dla mieszkańców. Udała nam się ta inicjatywa, uważam, na najwyższym poziomie. Miejsce to wcześniej wyglądało jak stary, zaniedbany ogród. Myślę, że mamy piękne miejsce do spotkań sąsiedzkich, do zabaw, wypoczynku i rekreacji. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim mieszkańcom za pomoc, bo naprawdę ogromną pomoc otrzymałam. Myślę, że to miejsce będzie służyło wszystkim mieszkańcom Ostrzysza. Serdecznie ich zapraszamy, wszystkie dzieciaczki, osoby dorosłe. Jest to miejsce otwarte dla wszystkich i mam nadzieję, że będzie nam długo, długo służyło. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Wszyscy mają tam iść do... Tam do pani Basi. To wszyscy mogą być. Witam wszystkich serdecznie. Jestem koordynatorem projektu Rodzinnie Aktywnie Bezpiecznie Lato 2016 na IRES-ie. Projekt jest realizowany ze środków Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Pogoda Dzieciom oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Pieniądze, środki na projekty Działaj Lokalnie pozyskujemy w ośrodku Działaj Lokalnie w Rucianym Nidzie. Jest to Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianym Nidzie. Projekt Rodzinnie Aktywnie Bezpiecznie Lato 2016 na IRES-ie rozpoczął się na początku wakacji. 25 uczestników projektu, dzieci ze świetlicy środowiskowej w Orzeszu, miały możliwość brać udział w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, wędkarskich zajęciach, spływie kajakowym oraz dzisiaj na podsumowaniu projektu na ognisku indiańskim. Powitaliśmy dzisiaj zaproszonych gości, władze lokalne, radnych oraz wszystkich uczestników projektu wraz z rodzicami oraz sponsorów. Witam Państwa. Dzisiejszy dzień podsumowuje projekt, który miał zadanie opiekę, zajęcie się, nauczenie również dzieci i młodzieży otoczonych opieką przez poradnię terapeutyczną, ale również z innych także rodzin. I projekt zakończył się sukcesem. Młodzież i dzieci uczestniczyli od początku do końca z pełnym zaangażowaniem w tym projekcie. I miło było mi gościć i opiekować się nimi na naszej pięknej plaży IRES w Orzeszu. I chciałbym, żeby takie projekty, w których angażuje się wiele instytucji i osób prywatnych z naszej małej, lokalnej społeczności, pojawiały się częściej. I chętnie będziemy je tutaj gościć. Najbardziej nam się ognisko w ogóle było fajne. Zabawnie było, podobają nam się różne zawody, zabawy, no, na którym mamy takie pioropusze, warkoczyki, różne zabawy odprawiane. Po prostu było fajnie, nam się podobało. Podobało też się nam spływ kajakowy, na którym pływaliśmy po rzece Orzysz kajakami. Również było też fajne, jakby to powiedzieć, wędkarskie zawody, czy tam były zajęcia. Fajne, no, zajęcia. Było dużo ryb, małych, dużych, no i było nam fajnie. Po prostu projekt był fajny, mi się podobał. No i mi zresztą też. Rozpoczyna się ceremonia otwarcia 12 jesiennych biegów przełajowych Okarpowo 2016, inauguracja sportowego roku szkolnego. Na boisko biegają zawodnicy, którzy niosą ogień olimpijski. Ogień zostanie przekazany burmistrzowi Orzesza, gospodarzowi miasta. Burmistrz zapala znicz olimpijski. Na starcie już mamy wielu zawodników.
Na razie teraz chłopcy dzieci, teraz chłopcy to są. Chłopcy, Wojtek nie rozgląda się, trzymaj. Federyno. Dziewczynki jest po ukończonym biegu, mogą iść do swojego nauczyciela. I 31 chłopa wybiegło na trasę. Walczą. O, koniec, nic nie stało. Teraz minuta dla fotoreporterów. Telewizja, gazet, na lista. Start! Proszę o gorący doping, słuchajcie, dziewczyny walczą. Co tam na trasie, tutaj na tej ostatniej zawodniczki, brawo! Goni wszystkich! Zawodniczka w szarym dresie ma specjalne zadanie. Ona patrzy, że wszyscy dobiegli i resztę pogania. Walka do ostatniego metra i wchodzimy do leja. Daleko, daleko, wchodzimy daleko! Uwaga, no to... Proszę o pomoc. Dawaj, dawaj. Dziś po raz 12 zawodnicy z całej gminy Orzysz spotkali się na zawodach sportowych organizowanych przy naszej szkole. Są to biegi przełajowe, które inaugurują rok sportowy, gminny rok sportowy. W tym roku także gościmy zawodników z szkoły spoza naszej gminy, jest to szkoła w Baranowie. Ogólnie na tą chwilę startuje ponad 300 zawodników. Z roku na rok coraz to więcej zawodników startuje w naszych biegach. Bardzo się cieszę, że biegi cieszą się tak ogromną popularnością, że coraz to więcej z roku na rok przyjeżdża do nas zawodników. Staramy się organizacyjnie tak to wszystko zrobić, żeby każdy zawodnik wyjechał stąd zadowolony. Z sędziów, którzy obsługują naszą trasę, mamy na tyle świetnie, że też bardzo pomagają nam w organizacji całego biegu. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Spotykamy się na kolejnych biegach, które będą już wiosną. Będą to wiosenne biegi przełajowe, na których także mamy zamiar zgromadzić jak największą liczbę uczniów. No i propagujemy w ten sposób bieganie, sport, aktywny wypoczynek i spędzanie wolnego czasu w trochę fajniejszy sposób niż przed komputerem, tabletem czy innymi mediami. Dziękuję serdecznie.